Poznajcie Filipa, który opowie nam o jednym z najbardziej pożądanych Mercedesów, czyli S-klasie W126. Dowiemy się, jak ponad 30-letnie auto sprawuje się dzisiaj, co może w nim przysporzyć problemów i ile paliwa trzeba wlać na 100 km, żeby pocieszyć się luksusem z lat 80. O tym wszystkim za chwilę. Ja mam na imię Jarek, a Wy oglądacie kanał Motoholizm. Zaczynamy! Nazywam się Filip Kulas, przyjechałem z Płocka. Przyjechałem dzisiaj Mercedesem W126 560 SR. Jest to bardzo ciekawy samochód, jest to limuzyna S-klasa Mercedesa z lat 90. Ten model jest dokładnie z roku 89 i jest dość nietypowy, ponieważ jest to właśnie wersja SE, czyli to jest krótka wersja limuzyny z największym silnikiem możliwym. Jest ona wyjątkowa, ponieważ produkowano ją tylko pomiędzy 88 a 92 rokiem i wyprodukowano ich tylko i wyłącznie 1251 sztuk. Więc bardzo się cieszę, że udało nam się taki samochód znaleźć. Jest to samochód już z automatyczną skrzynią biegów, czterobiegową. Jest to tak zwany też samochód z pełnym wyposażeniem fabrycznym. Jest praktycznie wszystko dodane, co tam można było dodać. Z ciekawostek posiada on opony Continental, takie jakie, no niedokładnie te same, ale wyjeżdżając z fabryki posiadał opony Continental, też jako dodatkową opcję. I też postanowiliśmy założyć w nim również opony Continental, żeby dojść do jak najbardziej oryginalnej kompletacji. Ten samochód mój tata kupił już kilka lat temu w Danii, to było chyba, mogło być już nawet 10 lat temu. Mój tata często przybywa w Danii i po prostu pewnego dnia zobaczył gdzieś na parkingu czy na ogłoszeniu właśnie wystawione 126 na sprzedaż. Tylko było źle opisane, bo nie było opisane 126 560 SE, tylko było opisane 560 SL, czyli wersja długa, która jest o 14 cm dłuższa od wersji krótkiej. I tak samo jest bardziej popularna i powszechna. I wtedy mój tata, jak zobaczył to, kupił to za naprawdę niewielkie pieniądze. Był wtedy bodajże na niefabrycznych felgach, niewłaściwych. Mój tata doprowadził ten samochód do stanu, w jakim jest teraz. Bardzo nietypowe są tutaj felgi w tym modelu, ponieważ są felgi tak zwane typu gulidekel. Po polsku można powiedzieć, że to są felgi od felga typu przykrywki od kanału kanalizacji, więc wszyscy się trochę z nich śmieją, ale też ta wersja w właśnie 126 560 SE jest lekka różnica, ponieważ są trochę bardziej pochromowane dookoła znaczka Mercedesa. I w tym samochodzie jest bardzo dużo takich małych rzeczy, które sprawiają, że jest wyjątkowy. Na przykład posiada ten samochód też dodatkowe kierunkowskazy na przednich błotnikach, ponieważ on też ma możliwość dołączenia do niego haku do ciągnięcia przyczepy. I w latach, kiedy ten samochód był zamówiony do Danii, w Danii po prostu był to taki wymóg prawny, więc to też jest ciekawostka, czego na innych 126 raczej nie zobaczymy. No i w taki sposób mój tata ten samochód sprowadził z Danii i od tego czasu jest u nas w rodzinie i bardzo często ja nim jeżdżę, mój tata nim jeździ. Jest to samochód nietypowy, ponieważ mimo tego, że ma już dość sporo lat, prawie ponad 30 lat, to ten samochód, jadąc nim, człowiek nie ma wrażenia, że to jest jakiś stary samochód, którym ciężko się jedzie.
Wydaje mi się, że to dlatego tylko ma się wrażenie po prostu przyjemności z jazdy. Tak samo w tym samochodzie jest silnik V8 5,6 litra i mimo tego, że może na dzisiejsze standardy nie jest to najlepszy silnik, jaki można dostać, to nadal jest to piękny po prostu dźwięk wydawany przez ten samochód, jak i tak samo do wyprzedzania czy na autostradzie. Naprawdę temu samochodowi niczego nie brakuje. Bardzo ciekawa też jest tapicerka w tym samochodzie, ponieważ nie jest to skóra, jest to tapicerka welurowa, która też swoją drogą była jeszcze powyżej opcji skóry w Mercedesie w tamtych czasach i ona jest po prostu niezniszczalna. W tym samochodzie ona, to jest oryginalne pokrycie foteli i ono w ogóle się nie zużywa. Jedyne części, które tam minimalnie widać po nich eksploatację, to są właśnie skóry, które niestety już zaczęły trochę pękać. Inną kwestią też, w której ten samochód zaskakuje, jest też zawieszenie tego samochodu i sposób, w jaki on się prowadzi. Tym samochodem się nie jedzie, nim się płynie. To mówię to w takim pozytywnym znaczeniu, bo to też nie jest tak, że tym samochodem nie da się sterować, bo jest też zadziwiająco zwrotny i stabilny. Po prostu jadąc nim czuję się, że to był naprawdę jeden, niektórzy mówią nawet najlepszy samochód swoich czasów, albo niektórzy mówią nawet, że najbardziej udana S-klasa wszechczasów. Kolejną rzeczą popierającą to jest to, że często mówi się na nią Arab, głównie dlatego, że wszyscy Arabowie nią jeździli, więc taki przydomek zyskała. Wracając jeszcze do silnika, tak jak wspomniałem, jest to 5,6 litrowe V8. Ma on moc około 280 koni mechanicznych i również też ma bardzo dużo momentu, ponieważ ma 422 Nm, już tam chyba przy około 4000 obrotów. I też najważniejsza sprawa jest to, że mimo tak dużej pojemności, możliwe, że to jest przez to, że to jest silnik wolno sący, spalanie nie jest aż tak koszmarne, jak można byłoby się mogłoby się wydawać. W jeździe po mieście powiedziałbym, że oscyluje pomiędzy 12 a 15 litrami. Na trasie można spokojnie zrobić 12, nawet mniej litrów na 100 km. Więc jest to bardzo wygodny samochód też do jazdy w dłuższe trasy, tylko niestety problem jest taki, że samochód, który ma już tyle lat, nigdy nie wiadomo, co może się stać za 300 km, więc tak często nie jeździmy w nim w trasy. Ale jeżeli chodzi o takie nawet krótsze wycieczki, powiedzmy godzinne, dwugodzinne czy jazdę na co dzień, to naprawdę jest to samochód bardzo fajny do użytkowania. To wracając jeszcze do kompletacji tego samochodu, jest to wersja z 1989 roku, która już była w 126, to już była druga wersja, to była wersja już po drugim lifcie, czyli to była ostatnia wersja 126, jaka była produkowana. Ciekawe jest to, no 126 było pierwszym Mercedesem, który tak naprawdę posiadał poduszki powietrzne i ABS, co jest dość ciekawe. Niestety minusem posiadania dwóch poduszek powietrznych z przodu jest to, że schowka po stronie pasażera najzwyczajniej nie ma, co jest dość nietypowe, bo najzwyczajniej w tamtych czasach nie byli w stanie znaleźć miejsca, żeby i tak mieć poduszkę powietrzną, jak i schowek. Więc to jest jeden z takich minusów tego samochodu. No ale z innych kwestii, w tym samochodzie technologii jest naprawdę dużo. Tam są elektryczne fotele, są podgrzewane fotele, nawet jest elektryczna żaluzja tylnej szyby. Co prawda nie działa, bo się popsuła, ale to niestety tak bywa z takimi samochodami. Zarywał się pasek, który naciąga tą żaluzję. To też jest problem z takimi starymi samochodami, że takich części najzwyczajniej już nie produkują. I teraz znaleźć taką pojedynczą jedną część graniczy z cudem i trzeba jej wyszukiwać. No a w międzyczasie po prostu będziemy jeździli bez żaluzji. Jeszcze wracając do silnika, jest to bardzo sympatyczny silnik, ponieważ on już jest zbliżony w technologii do dzisiejszych silników, nie jest to silnik z lat 60. I tak samo on jest zbudowany trochę w sumie jak czołg, jak to miały Mercedesy z tamtych czasów, czyli on praktycznie się nie psuje, jedyne co, no to faktycznie wymiana oleju. Pamiętam jeden raz kilka lat temu zepsuł nam się alternator, ale
jedyne co potrzeba było, to po prostu zamówić część i wymienić to. Naprawdę nie było potrzeba jakichś specjalnych magików od mechaniki, żeby ten samochód jakby naprawić i tak samo przy eksploatacji. Oddajemy go zazwyczaj do tego samego mechanika, z którego korzystamy do wszystkich samochodów, więc ze wszystkim sobie w stanie poradzić i nie potrzeba żadnych specjalnych rzeczy do tego samochodu. Moja przygoda z motoryzacją zaczęła się już dawno temu. Mój tata zawsze bardzo dużo opowiada mi i zachęca mnie do motoryzacji. On jest fanem po prostu Mercedesów i w sumie też nie tylko Mercedesów, wszelakiej motoryzacji, między innymi też motocykli, z którym miałem swoją pierwszą historię na dobrą sprawę. Mój tata, kiedy miałem bodajże 7 lat, posiadał, to chyba, był chyba motocykl Bessa z koszem. I on doszedł do wniosku, że to będzie genialny pomysł, żeby nauczyć mnie jeździć na motocyklu. I tylko problem był taki, że powiedział mi, gdzie jest gaz, ale nie powiedział, gdzie jest hamulec. I jak stał obok mnie i mi pokazał po prostu, gdzie jest gaz, to ja nacisnąłem ten gaz i tylko przejechałem przez pół ogródka i mój tata, przeciągnąłem mojego tatę, spodnie całe miał uwalone w trawie, ale dzięki Bogu nic się nie stało. I można powiedzieć, że tak zaczęła się moja przygoda z motoryzacją. Później już, jak już byłem sporo starszy, to zacząłem faktycznie jeździć samochodami. I pierwszym takim samochodem, którym jeździłem bardziej na co dzień, to było Celka W208. Czyli można powiedzieć, że w obecnych czasach już ludzie nazywają go Youngtimerem. Jeździłem wersją z silnikiem 3.2 V6 z automatyczną skrzynią biegów. Był to bardzo fajny samochód, szczególnie jako taki jeden z pierwszych samochodów. Naprawdę dużo mi pokazał, jakby jak to można jeździć, jakby też wprowadził mnie też trochę w dorosłe życie i zawsze będę pamiętał o tym samochodzie. No ale niestety nie mam często czasu jeździć tym Mercedesem na co dzień, więc głównie na co dzień jeżdżę Mercedesem C205. Jest to, można powiedzieć, teoretycznie poprzedniej generacji C-klasa w coupé. Jest to oczywiście zdecydowanie nowszy samochód, jest on też trochę mniejszy i też bardziej zwinny i bardziej sportowy niż taka właśnie limuzyna mercedesowska. Chciałbym kiedyś kupić sobie jakiegoś własnego klasycznego Mercedesa. W sumie podoba mi się bardzo 126, tylko w wersji SEC, czyli to jest ta sama limuzyna, tylko to jest wersja w coupé. Wiem, że teraz te samochody stały się bardzo popularne i ciężko je dostać, ale to jest taki jeden z samochodów, który bardzo chętnie kiedyś bym sobie sprawił, jeżeli się uda. To jeszcze wspomnę o według mnie najfajniejszej części tego samochodu, czyli kanapy. Tak w sumie przednie fotele i tak samo tylna kanapa. Ponieważ one dają wrażenie, najlepiej to porównać po prostu do takich kanap u babci, ponieważ one są tak wygodne i człowiek w nich usiądzie, po prostu nie chce z nich jakby schodzić i to jest niesamowite, jak jedzie się tym samochodem i można przejechać całą trasę na takich fotelach. No niestety nie są to jakby fotele, które cię utrzymują jakby przy mocnych zakrętach, ale naprawdę do jechania w prostej linii autostradą wydaje mi się, że nawet w nowych S-klasach nie ma tak wygodnych kanap. A jeżeli chodzi o skrzynię biegów w tym samochodzie, jest to czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Niestety w porównaniu do dzisiejszych skrzyni biegów automatycznych jest ona po prostu bardzo wolna, ale trzeba pamiętać, że w tamtych czasach to było coś zupełnie nowego i na tamte czasy, jakby to naprawdę nie było na co narzekać, ale wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu wad w tym samochodzie, że skrzynia biegów w porównaniu do obecnych jest naprawdę bardzo wolna, co trochę odejmuje temu samochodowi przy jeździe po mieście, ale nadal przy większych prędkościach nie ma to specjalnie żadnego znaczenia. Bardzo fajna w tym samochodzie też jest pozycja siedzenia kierowcy, ponieważ tak, nie dość, że siedzimy na bardzo wygodnym fotelu, niczym jak u babci, to dodatkowo mamy świetny widok na całą drogę. Naprawdę wszystko mamy pod ręką i
Prawda jest taka, że w tym samochodzie kierowca był postawiony na pierwszym miejscu, ponieważ to jest właśnie wersja krótka S-klasy, którą jeździli ludzie, którzy chcieli cieszyć się z jazdy, nie jak w długiej S-klasie, którą raczej wolałoby się jeździć z tyłu. I dlatego mi się wydaje, że dlatego to jest taki fajny samochód do jazdy, czy to w weekend, czy to nawet na co dzień. Mogło się zdarzyć, że zobaczyliście już ten samochód nie jeden raz nawet. Mogło się tak zdarzyć, ponieważ mój tata organizuje zlot zabytkowych Mercedesów w Płocku Mercedesem po Wiśle i ten samochód za mną znajduje się na tym rajdzie już w sumie od kiedy go mamy, czyli już będzie od co najmniej 5-8 lat. I tak samo, jeżeli ktoś by chciał dołączyć, to śmiało zapraszamy, wygooglować jest nas bardzo łatwo. I również chciałbym pozdrowić wszystkich moich znajomych i rodzinę i wszystko. I to już wszystko o tym aucie i jego właścicielu. Jeśli macie ochotę na więcej, zapraszam do użycia tego przycisku pod spodem. Wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz zapraszam do kolejnych filmów, do których poprowadzą linki pojawiające się właśnie na ekranie. To o czym teraz?